i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on mu odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, co raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Przez Jezusa Chrystusa, który pozwolił, aby Jego uczniowie zaspokoili głód ziarnem kłosów, zanośmy do Boga pokorne prośby. Spraw, Panie, abyśmy przez rzetelną pracę wypełniali Twoją wolę i zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, abyśmy trwając przy Twoim Synu, przez wiarę i miłość przynosili obfity owoc ku Twojej chwale. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, swoim błogosławieństwem, aby nasze pola zrodziły pożywienie, którego potrzebujemy. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, abyśmy zabiegając o pokarm ciała, pragnęli także pokarmu na życie wieczne. Ciebie prosimy. Boże, Ty w swojej opatrzności na początku dziejów świata nakazałeś, aby ziemia wydała rośliny zielone, rodzące wszelkiego rodzaju owoce. Ty dajesz nasienie siewcy i chleb dostarczasz na pożywienie. Spraw, prosimy, niech ta ziemia, wielorako bogacona Twoją hojnością i uprawiana pracą rąk ludzkich, rodzi obfite owoce. Niech Twój lud obdarzony dobrami, które od Ciebie pochodzą, chwali Ciebie teraz i na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Można włożyć tekst, a ja wezmę Wodę Świętą. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pan z wami. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże, w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Oto słowo Pańskie. Ojciec Wszechmogący nałożył na wszystkich ludzi obowiązek pracy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu. Módlmy się za chrześcijan, aby codzienną pracą zdobywali świętość zgodną ze swoim powołaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby przez sprawiedliwe ustawy stali na straży godności rolników i ich pracy. Ciebie prosimy. Za wszystkich rolników, aby cieszyli się szacunkiem i wdzięcznością rodaków. Ciebie prosimy.
za wszystkich mieszkańców naszego kraju, aby szanowali ojczystą przyrodę, dbali o czyste powietrze i wodę. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy byli bogaci przed Bogiem w uczynki wzajemnej miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu obowiązek pracy, aby doskonalił dzieło stworzenia i czynił sobie ziemię poddaną. Twój Syn pracował własnymi rękami i zechciał być nazwany Synem Cieśli, a ludziom utrudzonym pracą obiecał nagrodę i pokój w Twoim Królestwie. Wejrzyj łaskawie na pracę wszystkich, którzy uprawiają rolę, sieją ziarno i z nadzieją oczekują plonu. Oddalaj od naszych pól zarazę, niebezpieczne burze i grad i spraw, aby wydały plon stokrotny. Błogosław nam, abyśmy trwając w Chrystusie, uczciwie wykonywali każdą pracę i zasłużyli na nagrodę, jaką przygotowałeś swoim wybranym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł przypowieści. Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Po tych słowach wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Wtedy przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Łaskawa pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą przez troski, bogactwa i przyjemności życia. Bywają zagłuszani i nie wydają owoców. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Zachęceni słowami Zbawiciela, o cokolwiek prosić będziecie mojego Ojca, imię moje dawam, z wiarą błagajmy Boga. Módlmy się, aby nigdy nie brakowało pożywienia. Ciebie prosimy. I słuchaj nas, Panie. O sprzyjającą pogodę, aby tegoroczne urodzaje zapewniły wszystkim ludziom potrzebne środki do życia. Ciebie prosimy. Aby zmartwychwstały Chrystus prowadził wszystkie narody drogą solidarności i miłości. Ciebie prosimy. Aby owoce ziemi, prace rąk ludzkich były sprawiedliwie dzielone. Ciebie prosimy.
za tych, którzy żyją w dostatku, aby okazywali miłość ubogim i cierpiącym. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy zawsze byli w Chrystusie. Ojca, Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś ziemię i wszystko, co na niej rośnie. Twa opatrzność sprawia, że każde ziarno kryje w sobie zalążek przyszłego obfitego plonu. Ty sprawiasz, że rosy i deszcze, wiatry i promienie słońca zapewniają urodzaj ziemi. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na te pola uprawione i obsiane w trudzie naszych rąk. Niech im nie szkodzą mrozy, grady, ulewy i powodzie. Niech pod Twoją opieką wydadzą plon obfity, abyśmy mogli cieszyć się dostatkiem pożywienia przez Chrystusa, Pana naszego. Jana. Jezus podał się nad jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Wszedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na skórze i usiadł tam do swoich uczniów, a zbliżało się święto żydowskie Paschy. Wtedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że duże tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i z ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które pozostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby obwołać go królem, sam usunął się znowu na górę. Oto słowo Pańskie. Pouczeni przez Zbawiciela, módlmy się o obfitość codziennego chleba dla ciała i o to, aby wszyscy ludzie mogli się karmić chlebem eucharystycznym. Módlmy się za wszystkich ludzi żyjących na ziemi, aby nikt nie cierpiał głodu i niedostatku. Ciebie prosimy. Za narody pogrążone w nędzy, głodujące z powodu niesprawiedliwości, wojen i wyzysku, aby wszyscy ludzie dobrej woli pospieszyli im na ratunek. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby dbali o zdrowie i pracę dla wszystkich mieszkańców tej ziemi. Ciebie prosimy. Za dzieci, które przystąpiły pierwszy raz do Komunii Świętej, aby często posilały się chlebem eucharystycznym, nigdy nie przestawały go pragnąć. Ciebie prosimy. Za wszystkich Polaków w kraju i za granicą, aby pamiętali, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zasłużyli na chwalebne zmartwychwstanie i życie wieczne. Ciebie prosimy. Boże, Stwórco i Ojcze, Ty wiesz, czego potrzebujemy do życia godnego ludzi. Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał, dajesz mu ziarno na siew i chleb podtrzymujący jego siły. Wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli i spraw swoim błogosławieństwem, aby ziemia przynosiła oczekiwane plony. Ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił ziemię, udziel słońca, aby kwiat owocował i dojrzewało zboże. Spraw, abyśmy zebranym plonem mogli nakarmić nasze rodziny,
podzielić się z głodnymi i przygotować chleb na Eucharystię, by przemieniony w ciało Twojego Syna stał się dla nas pokarmem na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.